Naszym zadaniem jest znaleźć taką całkę, czyli inaczej mówiąc, znaleźć funkcję pierwotną do tej funkcji wymiernej, którą tutaj mamy pod znakiem całki. No, tak jak powiedziałem, jest to pewna funkcja wymierna. No więc, jak mamy taką funkcję wymierną, to najwygodniej jest ją całkować, rozkładając tę funkcję wymierną na ułamki proste. Jak ktoś nie pamięta, co to są ułamki proste, to zachęcam do obejrzenia filmów na naszym kanale na temat rozkładu ułamki proste. No, ale tutaj na tym przykładzie ja też pokażę, jak taki rozkład wygląda. Czyli chcę tę funkcję wymierną x-5 minus przez 2x odjąć 3 pomnożone przez x minus 1 rozłożyć na ułamki proste. Robię to po to, że ułamki proste dosyć łatwo się całkuje. Zaraz zobaczymy, że będzie łatwo całkować, a funkcję pierwotną do takiej funkcji to jest dosyć trudno odgadnąć, No bo tutaj nie widzimy, żeby na przykład licznik był pochodną mianownika, żeby zrobić jakieś proste postawienie czy coś takiego. A jak rozłożymy to na ułamki proste, no to zobaczymy, że to się będzie łatwe do całkowania. No czy jakie będą to ułamki proste? No wiemy, że tutaj będą ułamki o takich mianownikach, jakie są te nierozkładalne czynniki w mianowniku tej funkcji wymiernej. No tutaj mamy już od razu w tym przykładzie mianownik rozłożony na czynniki, więc to już jest duże ułatwienie. No i to są po prostu czynniki takie wielomiany pierwszego stopnia. Oba są w potędze 1, czyli tutaj ten rozkład na ułamki proste będzie wyglądał po prostu tak, że tutaj będą takie dwa ułamki. Przy czym nie wiemy, co będzie w liczniku. No w liczniku tutaj będziemy mieli jakąś stałą jedną i jakąś stałą drugą. Jak w mianowniku mamy wielomian pierwszego stopnia, no to w liczniku możemy mieć wielomian zerowego stopnia, czyli stałą. Czyli z ogólnej wiedzy na temat tego, jak wygląda rozkład, mamy proste. Wiemy, że w tym konkretnym wypadku ten rozkład będzie wyglądał tak. Tutaj mamy te mianowniki, jako czynniki tego wielomianu, który występuje w mianowniku naszej funkcji wymiernej, te nierozkładalne czynniki. No a w licznikach tutaj będziemy mieli jakieś stałe, i teraz wystarczy te stałe znaleźć. No to, żeby znaleźć te stałe, no to znowu jest znana procedura. Trzeba to sprowadzić do wspólnego mianownika i porównać z tym, co tutaj mamy. Czyli wspólny mianownik to no to będzie oczywiście 2x minus 3 razy x minus 1. No i teraz ten pierwszy ułamek rozszerzam przez x minus 1, czyli mam a razy x minus 1. Dodać ten drugi ułamek rozszerzam przez 2x minus 3, czyli b razy 2x minus 3. No i teraz ten wielomian, który tutaj mam w liczniku, muszę porównać z tym, który tutaj mam po lewej stronie. To jakich stałych a i b one są sobie równe? Czy ja może tutaj napiszę już tylko ten, ten licznik, czyli że x minus 5 musi być równe czemu? No, temu co tutaj mamy, to ja może tutaj rozwinę to, tak żeby widać było, jaki jest współczynnik przy x, jaki jest współczynnik przy y, wolny. Czyli najpierw zobaczmy, co tu będzie przy x. Przy x będziemy mieli a. Z pierwszego, a z drugiego będziemy mieli plus 2b. Plus 2b. Tak, no. Ten współczynnik przy x to właśnie będzie taki. No i do tego musimy dodać współczynnik wolny. No to współczynnik wolny, no to będzie, z tego pierwszego to będzie minus a, a z tego drugiego to będzie minus 3b. Minus 3b. No i teraz Musimy porównać te dwa wielomiany. No to jest licznik tego ułamka, musi być równy licznikowi tego ułamka. Mianowniki są takie same. Dlatego napisałem to równanie. No ale kiedy dwa wielomiany są równe? No wtedy kiedy współczynniki przy odpowiednich potęgach x są równe. Czyli tutaj przy x po lewej stronie mamy współczynnik 1. Czyli to musi być równe 1. Mogę napisać, że 1 musi być równe a plus 2b. To będzie moje pierwsze równanie. A drugie równanie jest takie, że minus 5 musi być równe temu. Czyli drugie równanie będzie, że minus 5 musi być równe minus a minus 3b. No i to jest układ równań. Mamy dwa równania, mamy dwie niewiadome. a i b. No i z tego układu równań mogę te niewiadome wyznaczyć. No i to będzie bardzo łatwe. Powiedzmy, że teraz tak, dodam stronami oba te równania. To co dostanę? Po lewej stronie będę miał. 1 dodać minus 5 to jest minus 4. Po prawej a mi się zredukuje, właśnie dlatego chciałem dodać te, te równania, żeby a się zredukowało. I będę miał tutaj 2b, odjąć 3b, czyli będzie po prostu minus b. Czyli widzimy, że b jest równe 4. No jeżeli b jest równe 4, no to mogę np. z pierwszego równania wyznaczyć a. Wstawiając po prostu do pierwszego równania, czyli będę miał 1 równa się a dodać 2 razy b, czyli 2 razy 4, czyli widzimy, że 1 to się równa a dodać 8, czyli widzimy, że a musi być równe minus 7. Czyli to jest ostatecznie moje rozwiązanie, że a jest równe minus 7, b jest równe 4. No i teraz mogę obliczyć tę całkę. No bo moja całka całka z funkcji x minus 5 przez 2x minus 3 razy x minus 1 pod dx. To jest całka z tych dwóch ułamków prostych. Rozłożyłem funkcję na ułamki proste, czyli po prostu zapisałem tę funkcję podcałkową w innej postaci. No i ta postać będzie taka, że tutaj mamy minus 7... Podzielone przez 2x minus 3 dodać 4 podzielone przez X odjąć 1. Może ja tutaj to oddzielę, żeby powiedziała, coś że co innego. DX. No więc mam taką, taką całkę do obliczenia. No i teraz to jest są funkcje, które bardzo łatwo jest całkować. Może, żeby było to widać jeszcze żeby, jeszcze wyraźniej, no to tutaj. Mogę w każdym z tych wypadków wyciągnąć stałą przed całką. Czyli napisać, na przykład tutaj wyciągnąć minus 7, będzie minus 7 razy całka, i tutaj w mianowniku mam 2x minus 3, a w liczniku mam stałą. No tutaj w mianowniku mam funkcję liniową, a w liczniku stałą, więc, więc w liczniku to jest funkcja, która jest pochodną mianownika, no bo pochodna mianownika będzie stała. No jak zróżniczkuję ten mianownik 2x minus 3, no to tą pochodną będzie 2. Czyli najwygodniej jest tutaj napisać 2, i wtedy mam rzeczywiście w liczniku pochodna mianownika, ale żeby to się zgadzało, to muszę tu też podzielić przez 2. I teraz to jest to samo co u góry, bo minus 7 drugich razy 2 to będzie minus 7. Do tego dodać tę drugą całkę, tutaj też czwórkę wyciągnę przed całkę i tutaj będę miał 1 przez x minus 1, i tutaj nic nie muszę poprawiać, tutaj po prostu jest w liczniku pochodna mianownika. Więc jak mamy taką sytuację, że w liczniku jest pochodna mianownika, no to możemy zrobić podstawienie, podstawić jako nową zmienną ten mianownik. Liczbę jest jego pochodna, więc to tak jakbyśmy całkowali po tym całym mianowniku, czyli po prostu będzie logarytm mianownika, logarytm modułu mianownika. Już wiele razy takie przykłady robiliśmy, więc tutaj po prostu już skorzystam z tego, że wiem, że to będzie minus 7 drugich, nie trzecich, tylko drugich, razy logarytm naturalny z modułu mianownika 2x minus 3, dodać do tego 4 razy logarytm naturalny z modułu mianownika, czyli X minus 1. I dodać stała całkowania C. Czyli to jest mój wynik. Ta całka jest równa tyle. No i rozwiązaliśmy to w ten sposób, że zapisaliśmy tę funkcję podcałkową, tę funkcję wymierną, w postaci sumy łamków prostych, a te łamki proste było bardzo łatwo scałkować.